Cześć, tu Asia Stawczyk, a to Skóra, Fura i Komóra. Twój bilet do świata gadżetów i najlepszych must-have'ów z różnorodnych segmentów. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku pokazywałam Wam ultradźwiękowe nawilżacze do powietrza, grzybek oraz coś a la drewniany wazonik? No więc były budżetowe nawilżacze powietrza, a tym razem Sharp KI-G75-EUW. It's a broomstick. That's not just a broomstick, Harry. It's a Nimbus 2000. Sprzęt, który doskonale sprawdzi się w przestrzeniach domowych, ale także biurowych. Producent chwali się wyjątkową wydajnością, bo mowa aż o 450 metrach sześciennych na godzinę. Oczyszczacz ogarnia najlepiej jednak powierzchnie mieszkaniowe, bo tutaj mówimy o 56 metrach kwadratowych, więc w mieszkanku najlepiej się sprawdzi, co nie zmienia faktu, że w biurze, gdzie mamy większą liczbę osób, również zda test. No chodzi o to przede wszystkim, że przy większej ilości osób mamy większą ilość alergenów, patogenów, oddychamy, no są zarazki, są przeziębienia, więc jednak jak mamy do czynienia z członkami rodziny, gdzie jest ich, nie wiem, czterech plus zwierzaki, no to tutaj na pewno ta skuteczność będzie znacznie wyższa. Zapewne interesuje Was cena. No, muszę powiedzieć, że nie jest to bardzo tani sprzęt, no bo w tym momencie na rynku chodzi po 4000 zł, no więc nie jest to mało. No, czy chcemy zainwestować faktycznie większe pieniądze, ale w oczyszczacz, którego praktycznie nie trzeba dotykać, bo jest na tyle inteligentny, że nie potrzebuje nawet aplikacji. Żywotność tych wszystkich filtrów producent zapewnia, że działa na 10 lat, więc no inwestujemy po prostu te pieniądze na dekadę, więc czy warto? No sami musicie skalkulować swój budżet domowy i zadać sobie to pytanie. No i już pierwsze, co wysuwa się na pierwszy plan, no to to, że on jest faktycznie bardzo cichutki. Bardzo cichutki, praktycznie nie słychać jego działania. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo trybów, więc zakładam, że na większe czyszczenie, zaraz sobie to przetestujemy zresztą, będzie ten dźwięk troszkę wyższy, no ale póki co, no praktycznie bezdźwięczny, więc super sprawa. No tutaj ta głośność teraz wzrosła, no ale to jest ten tryb najmocniejszy, który pozbywa się wszelkich bakterii. Normalnie to jest mniej więcej 20 dB, no a teraz w tym momencie, no myślę, że koło 50. Ale w dalszym ciągu nie jest to dźwięk, który bardzo przeszkadza. Jest takie wrażenie klimatyzacji. Filtr wstępny zatrzymuje wszystkie większe zanieczyszczenia, takie jak sierść, kurz czy włosy, odciążając w ten sposób kolejne filtry. W tym modelu został wyposażony w rolki czyszczące, które automatycznie co 48 godzin zbierają z niego zanieczyszczenia do specjalnego pojemnika. Nie podlega on wymianie. Filtr węglowy został wzbogacony w powłokę krzemionkową, dzięki której pochłania nie tylko nieprzyjemne zapachy, ale również dym papierosowy i LZO, ale również tlenki azotu oraz siarki, co nie jest możliwe w przypadku zwykłego filtra węglowego. Żywotność to od 5 do 10 lat, tak zapewnia producent. Mamy tutaj również filtr HEPA H13. Wyłapuje on mikroskopijne cząstki zanieczyszczeń, takie jak
pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5, alergeny czy bakterie. Jego skuteczność sięga 99%, prawie 100%. Żywotność to również 5-10 lat. W oczyszczaczu znajduje się też filtr nawilżacza. Działa na podstawie maty ewaporacyjnej zaciągającej wodę do zbiornika. Utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności powietrza. Żywotność 5-10 lat, tak jak u poprzednich filtrów. Tak jak wspomniałam, do tego Sharpa nie ma aplikacji. Dla mnie osobiście jest to plus. No, wiemy, że w dzisiejszych czasach mamy po prostu tyle tych apek, które konsumują nasz czas. No i szczerze, kupując sprzęt za 4 koła, nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze musieć go kontrolować za pomocą aplikacji, cały czas sprawdzać, co się w nim dzieje. No i to jest świetna sprawa, ponieważ on działa na zasadzie trybu inteligentnego, jest bardzo mądry i cały czas analizuje, co się dzieje w pomieszczeniu, co się dzieje w naszym mieszkaniu, mierzy poziom wilgotności, cały czas te czujniki wyczuwają kurz, rozmaite patogeny, wirusy, więc no, czego chcieć więcej? No i moi drodzy, co ja sądzę o tym Sharpiku, o tym oczyszczaczu? 4 koła, 4000 zł, nie jest to mało, ale z drugiej strony, jeśli faktycznie miałabym zainwestować w sprzęt, który będzie działał bezawaryjnie przez 10 lat, no, tak jak zapewnia producent, i nie będę musiała wymieniać filtrów, no to faktycznie jest to godne inwestycji. Mamy tutaj 4 filtry oraz jonizator Plasma Cluster, który pozbywa się wszelkich patogenów, bakterii, grzybów i pleśni. Powiem tak, jeśli faktycznie ten oczyszczacz powietrza sprawiłby, że nie chorowałabym często na przeziębienia, czułabym się faktycznie dobrze, czy przy moich astmatycznych zapędach one by się nie pojawiały, faktycznie byłyby złagodzone, no to uważam, że jest to inwestycja, którą na pewno warto rozważyć. Bardzo elegancki design, cichutki, czego chcieć więcej? Sprzęt z górnej półki.